So this was such an incredible honor to be here. And I did not know that John Bailey was going to be the presenter until just a couple of hours ago. And John Bailey and I have a history of going back almost 40 years, probably more than 40 years. And I had a distinct memory of the first time that I met John. And we were both working as camera assistant focus pullers on a car commercial in Los Angeles. And not a great car commercial, but it was a job. And I remember watching him while we were working and being impressed with how conscientious he was, you know. And when we wrapped, we found ourselves hanging out in the camera truck having a beer. And we just started talking about our backgrounds and ambitions. And for some reason, we started talking about films that we'd seen. And one of them was The Night of the Hunter, photographed by Stanley Cortez, which had come out probably 20 years earlier. And John had like an encyclopedic knowledge of every shot in the movie. And I remembered some of them, but it was fascinating to have this conversation with him about cinematography, black and white cinematography, and the incredibly rich and detailed work of Stanley Cortez. So I don't know if he remembers this, but it really stuck with me forever. And we both progressed through the crew system, working ourselves up as camera assistants, operators, and eventually directors of photography. So when I heard tonight that John Bailey was going to present this award, John Bailey, the president of the Motion Picture Academy, the guy that I used to hang out with drinking beers in a camera truck, I was incredibly flattered and surprised and thrilled, really. So thank you, John, for showing up. To jest wielkie wyróżnienie, że otrzymuję tę nagrodę z rąk Johna Bailey. Nie wiedziałem, że to on mi właśnie ją wręczy, aż ktoś mi powiedział godzinę czy dwie godziny temu. Ale dlatego czuję się zaszczycony, że z Johnem po raz pierwszy poznaliśmy się ponad 40 lat temu. To jakieś już tylko strzępy pamięci, ale wydaje mi się, że pamiętam dobrze tę sytuację, kiedy obaj pracowaliśmy przy realizacji reklamówki samochodowej. Byliśmy ostrzycielami i już wtedy uderzyło mnie, jak w sposób niesamowicie dokładny John podchodzi do swojej pracy. A później, kiedy usiedliśmy, żeby napić się piwa, to zaczęliśmy rozmawiać na temat filmów, jakie wspólnie znaliśmy i takim bardzo świeżym filmem był The Night of the Hunter, gdzie autorem zdjęć był Stanley Cortez. I okazało się, że John pamięta dokładnie każde ujęcie z tego filmu. Miał taką encyklopedyczną znajomość nie tylko tego filmu, ale w ogóle jeśli chodzi o czarno-białe zdjęcia filmowe. I ten fragment pamięci jakoś pozostał we mnie na zawsze. Później wspólnie przechodziliśmy podobne losy. Pracowaliśmy w pionie technicznym, byliśmy operatorami kamery, później zostaliśmy autorami zdjęć. I kiedy dowiedziałem się, że to właśnie on, John Bailey, prezydent Amerykańskiej Akademii Filmowej, wręczy mi tę nagrodę, to oczywiście poczułem się zaszczycony, ale również zacząłem wspominać, że jest to ta sama osoba, z którą kiedyś popijaliśmy sobie piwo. It truly is an honor to be receiving this incredible recognition from Cameron Maj. This is the fourth time I've attended the festival, and it is an honor to share the experience of filmmaking with such passionate and enthusiastic audiences. Spending time here is like receiving a booster shot of enthusiasm. Thank you for this wonderful award and for 25 years of passionate support for the art of cinematography. 25 years ago, Marek Zidowek had the dream of creating a film festival dedicated to the art of the moving image. We are all beneficiaries of that dream. Thank you to Marek and to all the people who continue to make Camera Image such a unique and special place for all filmmakers. Thank you.
Czuję się bardzo zaszczycony otrzymaniem tej nagrody na festiwalu, który kocham. Jestem tutaj po raz czwarty i te doświadczenia, które za każdym razem gdzieś są częścią i również mojego udziału, to spotkania z publicznością i za każdym razem czuję się tak, jakbym dostał jakiś zastrzyk świeżego entuzjazmu. Bardzo dziękuję organizatorom za to, że od 25 lat tworzą ten festiwal, bo właśnie 25 lat temu Marek Żydowicz miał taki pomysł, żeby w ten sposób dać światu znać o tym, jak wielką i wspaniałą pracę tworzą autorzy zdjęć. Stworzył swój sen, z którego wszyscy teraz korzystamy. A zatem dziękuję całej ekipie Kamery Mycz, dziękuję Markowi, dziękuję festiwalowi.